Panie Tomaszu, pana zapytam, bo to pana teren. Co tu się właściwie dzieje? Na początku kwietnia podpisaliśmy porozumienie o współpracy między Nadleśnictwem Biała Podlaska a Zakładem Karnym w Białej Podlaskiej. Jest to już drugi dzień akcji, którą obiecaliśmy dla osadzonych przeprowadzić. Wczoraj na szkółce leśnej w ulicy Plebańskiej, szkółka Rutka, osadzeni pomagali nam wymiernie przy rozładunku sadzonek, załadunku sadzonek, a także przy wyjmowaniu sadzonek. Z kolei dzisiaj osadzeni razem z wychowawcą, z panem porucznikiem sadzą las. Jesteśmy na terenie leśnictwa Szadek. Leśniczy Andrzej Skrzypczak też pomaga przy nadzorze sadzenia. Dla osadzonych taka forma wyjścia z zakładu karnego, ale również forma resocjalizacji jest jak najbardziej wskazana. Myślę, że jak najbardziej. My jako zakład karny staramy się tym osadzonym zagospodarować każdą wolną chwilę. Dla każdego z nich, każde, tak jak pan wspomniał, wyjście poza teren jednostki, możliwość przebywania poza terenem jednostki jest na wagę złota. Dla nas jest to wkomponowane wszystko w proces resocjalizacji. Myślę, że oni odkupują swoje winy poprzez pomoc społeczeństwu. Około 10 osób. Tak, około 10 osób. Dzisiaj mamy akurat 11. Wczoraj w pomocy w przygotowaniu tych sadzonek było 4 osadzonych. Dzisiaj jest 11. Aktualnie miał być 12, jeden nam się pochorował. Także mniej więcej taka grupa. Właśnie to sadzenie lasu Nadleśnictwa Biała Podlaska. Trochę w liczby mnie interesuje. Ile lasów tutaj mamy, ile lasów zostanie posadzonych, jak to mniej więcej wygląda w tym roku? Ogólnie Nadleśnictwo Biała Podlaska jest to 14,5 tysiąca hektarów. W tym roku zamierzamy posadzić 82 hektary. Lwia część będzie posadzona wiosną, już praktycznie akcja odnowieniowa już jest ku ukończeniu. Natomiast kilkanaście hektarów zostawiamy do sadzenia jesienią. Te akcje zalesienia tutaj na leśnictwie Szadek, czy rozrzucone to jest po całym nadleśnictwie? Po całym nadleśnictwie mamy 8 leśnictw. W każdym leśnictwie następuje akcja odnowieniowa.